Hejka, witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na ogromny haul ubraniowy, ponieważ w ostatnim czasie popełniłam dość spore zakupy i stwierdziłam, że Wam to pokażę, ponieważ haule lubicie, także zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od rzeczy, która w moich filmikach pojawia się dość rzadko, mam na myśli tutaj buty, ponieważ jak wiecie, taką butowniczką nie jestem, uważam, że powinniśmy mieć jedną parę butów, ale porządnych, niż 10 par, ale takich, no niezbyt porządnych, aczkolwiek moje buty, moje Adidasy z tamtego roku to już takie są troszkę szmatki, więc stwierdziłam, że potrzebuję jakichś nowych. No i wiecie, ja idę do Sizera z taką myślą, że och, tam pewnie będzie taki ogromny wybór, będę chciała wykupić wszystkie buty, 10 par, po prostu, no one będą moje, bo będą tak śliczne, że nie będę mogła się oprzeć, aby ich nie kupić, tak, no i tam weszłam do tego Sizera, a tam w sumie tak, no, słabo. No ale przymierzyłam tam chyba z 5-6 par różnych butów, no bo zostać bez butów to tak niezbyt ciekawie. I w końcu się na jedną parę zdecydowałam. Osobiście uważam, że 95% New Balance'ów ma tak beznadziejną kolorystykę, że naprawdę nie mam pojęcia, kto projektował te buty i dla kogo. No ale jak widać, sprzedają się one i cała gimbaza w nich chodzi. Także stwierdziłam, że ja nie mogę być gorsza, tym bardziej, że przecież jestem takim YouTube'owym fejmem. Ale już tak szczerze, chyba wygodniejszych butów w życiu na swoich stopach nie miałam. No i moi drodzy, zdecydowałam się na model 374, które są w takim mega, mega cukierkowo-dziewczęco różowym kolorze. W życiu bym nie powiedziała, że ja kupię sobie takie jakieś fiołkowo-różowe buty. No bo nie, ja takich rzeczy nie noszę, ale moja mama przez pół godziny w sklepie męczyła mnie, że ja ubieram się tak szaro-buro i przynajmniej buty powinnam mieć kolorowe, aby one ociepliły mój wizerunek. Ale w końcu stwierdziłam, że je wezmę, no bo są przewygodne i ogólnie są ładne, tylko ten róż jest taki oczodajny, ale to chyba muszę się przyzwyczaić. I w sumie wiecie, to jest plus, no bo na przykład jak będziecie chcieli mnie kiedyś gdzieś na mieście spotkać, to żeby mnie zauważyć, nie będziecie musieli być 5 metrów ode mnie, tylko 500, bo już z pół kilometra zobaczycie mnie w tych mega różowych butach. Co prawda na nogach ich jeszcze nie miałam, ale mam nadzieję, że mnie nie obedrą. Bo jak miałby trzecie, to ja naprawdę waszego żywota miło nie widzę. Dałam za was 330 zł, jesteście najdroższymi butami, w ogóle chyba najdroższą rzeczą z ubrań, jaką ja sobie kiedykolwiek kupiłam, więc nie waszcie się. Kolejna rzecz też w moich filmach nie pojawia się za często, ponieważ ja do spodni mam chyba największe wymagania, jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy z odzieży, gdyż mi w wielu spodniach jest po prostu niewygodnie i nie wiem dlaczego, no ale po prostu jest. No ale ja już właśnie w sumie w tamtym roku chciałam sobie kupić boybandy, ponieważ to są takie, no, luźniejsze spodnie, no a jak są luźniejsze, to wiadomo, że są wygodniejsze. No i w końcu w Sinseju znalazłam taką swoją wymarzoną parę, która nie kosztowała też nie wiadomo jaki majątek, tylko stówkę, więc w sumie da się jeszcze przeboleć, jeżeli są to takie nasze wymarzone spodnie. No i są one takie zwykłe, najzwyklejszy jeansowy kolor, a tutaj właśnie na kolanach mają takie dziury. I w Sinseju dobrałam sobie jeszcze taką zwykłą szarą koszulkę z serduszkami i tutaj z napisem na kieszonce Be silly, be honest, be kind. I ja nie pamiętam ile ona kosztowała, ale na pewno mniej niż 30 zł, bo ja nie kupuję koszulek droższych niż 30 zł, gdyż po prostu według mnie się nie opyla. W Reserved znalazłam taką wiosenną, zieloną z napisem Get Over It. Jak widać, ja jestem ogromną fanką pasków, no więc nie mogłam sobie nie kupić koszulki w paski i tym razem wybrałam taką z czerwonymi paskami w Stradivariusie. A moja mama w Divers kupiła mi taką zwykłą, zieloną z takim dekoltem w literkę V. Oraz tutaj jeszcze białą z takim, można by powiedzieć, krajobrazem rąk i wieży Eiffla. I przechodzimy teraz do zamówień ze stron internetowych. Pierwsza malutka paczuszka przyszła z Choice i tutaj znalazłam taką granatową, prześliczną, wiosenną parkę w kropeczki, która bardzo mi się podoba i na pewno będę ją nosić. I przyszła również taka jakby
tuniko, sukienko, koszula, która niestety jest na mnie trochę za duża, więc będzie ją nosić moja mama, której się to bardzo podoba. I drugie zamówienie już troszkę większe, ponieważ tutaj jest 7 rzeczy. Jest to zamówienie ze strony Dressing i pierwsza rzecz to jest taka zwykła, luźna, granatowa bluza z gwiazdką. Tutaj dalej mamy taką torbę, powiedzmy, no taką torebkę, torbę z kluczem wielinowym, więc coś dla mnie, muzyka. Tutaj dalej ja po prostu jestem no fantastyczną ciocią, no to każdy musi przyznać, ponieważ znowu dla małego Adasia zamówiłam ubranko i co prawda nie wiem co to jest, czy to jakieś takie, nie wiem, to śpioszki jakieś takie, ale jest to słodkie, taki garniak dla 2-miesięcznego dziecka. To taka zwykła koszulka bez ramionczek z usteczkami. I trzy jeansowe rzeczy. Pierwsza z nich to jest jakby taki jeansowy płaszczyk z kapturem i z ładnym materiałem z takimi różyczkami. Jest taki mega słodki, dziewczęcy, ale i delikatny. Więc oj, będzie na bloga w jakiejś stylizacji, bo jest cudowny. I tutaj też mam jeszcze taki jakby płaszczyk, taką sukienkę płaszczyk, też taką zwykłą właśnie jeansową. I zamówiłam sobie jeszcze taką jeansową kurtkę, ponieważ ta moja ze Stradivariusa, w sumie nawet nie wiem, czy ona jest jeszcze na mnie dobra, więc najwyżej będę nosiła tą, chociaż ta jest chyba na mnie za duża. Ale to spokojnie, mam nadzieję, że urosnę, bo na przykład w tych nowych New Balance'ach to mam chyba plus 4 cm do wzrostu, także spoko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się już niedługo. Cześć! Changes come.